Witam pana Mariusza Brzezińskiego, przedstawiciela grupy EuroZ i głównego koordynatora akcji specjalnych Radia Z. Dzień dobry. Witamy również pana Piotra Kosińskiego, dyrektora artystycznego festiwalu InnoRock, właściciela wydawnictwa Rock Service i Radia Rock Service FM. Jest z nami również pan Bogdan Dziewoński, dyrektor anteny Radia Rock Service FM. Witam Igora Borowiaka, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia i gospodarza miejsca, w którym się znajdujemy, pana Tomasza Maniszewskiego, dyrektora Kujawskiego Centrum Kultury. Tak jak wspomniałam, dzisiaj przedstawimy państwu najważniejsze projekty na 2020 rok. Jak widać na plakatach w tle jest bardzo dużo planowanych wydarzeń, a zaczniemy od całorocznego planu Zaplanuj sobie Inowrocław. Panie Prezydencie, oddaję głos. Proszę Państwa, to już tradycja. Zaplanuj sobie Inowrocław to kilkadziesiąt imprez, w tym przypadku ponad 30. Wybranych z kilkuset organizowanych przez różne środowiska, różne instytucje, ale przede wszystkim nasze, samorządowe, miejskie. I wrocławianie i goście naszego miasta nie będą się nudzili w tym roku. Gwarantujemy to i dzisiaj poznacie Państwo szczegóły kilku imprez, z tym pojawią się nowe, takie, o które niektórzy z Was zwracali się do nas wcześniej po pytaniach kierowanych. Jak należałoby zorganizować kolejne uroczystości, ewentualnie imprezy, festyny, na czym się skupić, co Was interesuje, czego pragniecie, my jesteśmy od spełnienia Waszych marzeń. I to czynimy. Przekonacie się po dzisiejszej konferencji również. Dziękuję bardzo. Zaczynamy od kalendarza. Mamy przedstawiony na cały rok 2020. W lutym kilka imprez rozpoczynamy za chwilę projektem Zima. W kalendarzu znalazły się również nowości w związku z też prośbami od mieszkańców zgłoszonymi do nas. W kwietniu pojawi się Zagroda Zajączka, czyli taki kącik na rynku związany z świętami wielkanocnymi. W kalendarzu są również stałe imprezy, takie jak Art Inno Festival, jak co roku na rynku będzie kolorowo, pojawi się też konstrukcja z parasolek. Planujemy również Święto Królowej Jadwigi. W ubiegłym roku po raz pierwszy zrobiliśmy to wydarzenie, aby upamiętnić patronkę naszego miasta, Królową Jadwigę. W tym roku również planujemy to zorganizować w czerwcu. Kolejne miesiące również są bogate w różnego rodzaju wydarzenia. Pragniemy zaznaczyć również, że są to imprezy o charakterze ogólnopolskim, tak jak Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych, jak co roku w naszym kalendarzu. Są również inne projekty, o których chcielibyśmy właśnie, żeby powiedzieli nasi goście. Ale zanim goście, panie Tomaszu, proszę o przedstawienie projektów organizowanych przez Kujawskie Centrum Kultury. Dodając do tego, o czym wspominał pan prezydent i pani naczelnik, chciałbym zapewnić, że te imprezy, które cieszyły się ogromną popularnością w poprzednich latach, one nie tylko nie znikają z mapy wydarzeń kulturalnych Inowrocławia, ale nabierają troszeczkę innego kształtu albo przechodzą pewien lifting po to, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą Inowrocław i czas, w jakim mają się te imprezy odbywać. W ten sposób na przykład Festiwal Młodych wraz ze Streetball i Fire Show zostanie rozszerzony. Mamy także ogromną nadzieję na to, aby powiększyć zasięgi osób odwiedzających festiwal z gęsiną w tle rodzinne spotkania, które 11 listopada są organizowane pod także dodatkowym hasłem InnoGęś. Oczywiście nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych związanych z taką bieżącą, codzienną działalnością Kujawskiego Centrum Kultury, bo projekty, które już Państwo też poznaliście w zeszłym roku, na przykład Kopalnia Kultury, będą na pewno kilkukrotnie w skali całego roku pojawiały się na tudeskach teatru, czy też na zewnątrz, między innymi w Teatrze Letnim, bądź na Rynku Inowrocławskim.
Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że jak Państwo też pamiętacie z poprzedniego roku sygnalizowaliśmy, że będziemy starali się oprzeć kalendarz imprez o wydarzenia, które też mają szansę na zaistnienie w świadomości nie tylko Inowrocławia, ale także regionu kujawsko-pomorskiego, a chyba nie bez kozery możemy użyć także sformułowania ogólnopolskiego. Bo mówimy o trzech festiwalach, które odbędą się w Inowrocławiu w nadchodzącym czasie, w roku 2020. Pierwszym z nich będzie Inopop Festival i o tym za chwileczkę usłyszycie Państwo więcej. Następnie Ino Rock Festival, znany Państwu doskonale od lat projekt. I trzecim festiwalem będzie Ino Classic Festival. Tutaj nie mamy osobnego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację tego projektu, natomiast ze strony Kujawskiego Centrum Kultury chciałbym zwrócić uwagę Państwa na ten ostatni z festiwali wymienionych przeze mnie, gdyż jest to zupełnie nowum, jeżeli chodzi o realizację takiego projektu w Inowrocławiu. Tygodniowe wydarzenie, którego celem jest prezentowanie kultury wysokiej, kultury, która ma klasyczne, czyli wzorcowe spojrzenie na rzeczywistość naszą miejską, ale także na rzeczywistość polską. Wzorcowa kultura to nie tylko kultura muzyczna, bo każdemu się klasyka kojarzy tak naprawdę z Mozartem, Beethovenem, Bachem. W tym przypadku myślimy bardzo szeroko o kulturze klasycznej. Zaprzęgamy między innymi do tego teatr. Festiwal będzie trwał przez 7 dni, a rozpocznie go wyjątkowe wydarzenie w Inowrocławiu. Spektakl Maria Callas Masterclass. W roli tytułowej zobaczą Państwo Krystynę Jandę. Pozostałe elementy związane z tym festiwalem będziemy zdradzać krok po kroku. Mam nadzieję, że będzie to też wiele niespodzianek i muzycznych, i takich do przeżywania tutaj na deskach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. To tyle, jeżeli chodzi o te elementy, które będą planowane w 2020 roku. Oczywiście my się otwieramy na wiele pomysłów. Mają Państwo świadomość, że niedawno realizowany projekt związany z imieniem miasta. Pozwoliliśmy sobie we współpracy z Urzędem Miasta na rozwinięcie tego pomysłu i przy tej okazji okazało się, że pojawi się jeszcze jedna impreza, czyli imieniny zwycięzcy inowrocławskiej edycji imieniny miasta, na który też zapraszamy wszystkich inowrocławian. Datę, informacje na temat tego przekażemy Państwu w odpowiednim czasie. Ale nie zmienia to w postaci rzeczy, że bardzo często pewne projekty będą dopisywane do naszych kalendarzy, jeśli cokolwiek interesującego wydarzy się w tym czasie. Dziękuję. Dziękuję. Tak jak Pan Tomasz wspomniał, przedstawione imprezy to tylko niewielka cząstka tego, co się dzieje w Inowrocławiu. Rozpoczęliśmy współpracę z Radiem Z i dzisiaj gościmy właśnie przedstawiciela grupy EuroZ. Panie Mariuszu, prosimy o kilka słów dotyczących naszej współpracy i projektów. Witek, brumi głośno. Witam siebie. Witam serdecznie. Chciałem na wstępie podziękować Panu Prezydentowi, podziękować Panu Dyrektorowi za zaproszenie, na konferencję oraz zaproszenie grupy EuroZ do współpracy przy projektach, no wiadomo, jak to radiowych, czyli przy projektach muzycznych, ale nie tylko, bo już pierwszy raz, przyszły weekend, chcemy się pokazać mieszkańcom Inowrocławia i w ramach ferii zimowych dla tych, którzy nie wyjechali na te góry, zaproponujemy takie mini stok narciarski, przywieziemy do Inowrocławia wraz ze wszystkimi tego atrakcjami, ale o tym na pewno Państwo wiedzą, a za mną plakat Inopop Festiwalu, ponieważ w ramach letniej trasy koncertowej Radia Z, czyli Siły Muzyki, będziemy mieli przyjemność gościć w Inowrocławiu. Przywieziemy dla mieszkańców, artystów na dwa dni koncertowych, jakich jeszcze Państwu nie możemy zdradzić, ale już są zakontraktowani i będziemy mieli muzykę dla każdego, i dla młodszych, i dla starszych. To będzie muzyka oczywiście, tak jak nazwa festiwalu Inopop, więc popowa. Artyści występujący tutaj na co dzień goszczą na Radia Z. Każde z przedsięwzięć oczywiście, które będziemy wspólnie organizowali, będzie wspierane przez antenę ogólnopolską Radia Z, ale nie tylko, bo również przez pozostałe stacje grupy radiowej EuroZ. Ponieważ polityka jakby naszego radia jest wyjść do słuchacza, wyjść
wyjść i pokazać nas. Radio to jest takie magiczne medium, gdzie nas nie widać, a chcemy troszkę, żeby nas też zobaczono. Dzięki temu zaproszeniu właśnie mamy i skorzystamy z tej okazji. Przed tym po festiwalem, tydzień wcześniej, przyjedzie do Państwa Beata Tadla ze swoim programem sobotnim i tutaj właśnie w rynku, jeśli dobrze kojarzę, rozstawimy nasze studio i stąd będzie nadawany program. Tak jak to jest w każdą sobotę na antenie Radia Z, tylko że studio będzie tutaj, goście będą od Państwa i będziemy poruszać także problemy i tematy związane z Inowrocławiem. Tylko dopowiem, że ten moment, w którym pojawi się studio Radia Z i Beata Tadla na rynku inowrocławskim, to będzie oficjalne rozpoczęcie Inopop Festiwalu, czyli 7 dni nieustającej zabawy związanej z działalnością gwiazd muzyki, ale nie tylko kultury popularnej tu w Inowrocławiu. Mogę Państwa zapewnić, że w tym czasie stanie również na inowrocławskim rynku miasteczko festiwalowe, w którym codziennie będziemy organizowali spotkania z gwiazdami popularnymi, ale nie tylko muzycznymi. To będą także znani youtuberzy, to będą znani popularni twórcy literatury, to będą aktorzy, to będą gwiazdy sportu. Tych wszystkich ludzi będzie można spotkać w Inowrocławiu właśnie w czasie Inopop Festiwalu. Poza tym na rynku inowrocławskim stanie tak zwana mała scena festiwalowa, na której prezentować się będą zespoły muzyczne z Inowrocławia i z naszego całego regionu. To jest o tyle istotna sprawa, gdyż wychodząc naprzeciw Państwa Inowrocławian prośbom, będziemy starali się jak najbardziej promować także twórców, wykonawców z naszego miasta i z naszego regionu. No ale oczywiście to, o czym Pan Mariusz wspomniał, czyli dwa ostatnie dni, o tym nie zapominamy. Dni Inowrocławia, które rokrocznie przyciągają tłumy na lotnisko i w tym roku, mam nadzieję, będą zadowolone te tłumy, bo w czasie 2 dni koncertowych siła muzyki Radia Z. Radio Z już sprawdziło rynek inowrocławski. Pamiętacie Państwo wrzesień ubiegłego roku, śniadania. Od śniadania się wszystko rozpoczęło. Śniadanie na rynku, emisja tego, co działo się na rynku inowrocławskim, na antenie Radia Z w Polsce. To były bardzo dobre doświadczenia dla nas. Tak, to w życiu bywa. Rozpoczynamy dzień od śniadania, a potem jest reszta. My też rozpoczęliśmy w Inowrocławiu od śniadania wrześniowego. Byliśmy zadowoleni, zarówno my, jak i Radio Z. I co? Mamy wielkiego brata, tak, który będzie czuwał w tej chwili, w tym roku, nad szeregiem imprez, jakie będą odbywały się w Inowrocławiu, głównie na rynku. Właśnie po tym śniadaniu, panie prezydencie, dowiedzieliśmy się, jak wiele rzeczy się dzieje w Inowrocławiu i rzeczywiście z perspektywy Polski, nie Warszawy, bo ja też nie jestem z Warszawy, ale z perspektywy Polski tak wiele się tutaj dzieje, a w sumie niewiele mieszkańcy poza Inowrocławiem o takich fajnych wydarzeniach wiedzą i to nasze zadanie teraz na ten najbliższy rok, a może i na lata, żeby te najważniejsze, najciekawsze wydarzenia kulturalne, nie tylko te, które bezpośrednio organizujemy, jak właśnie Siła Muzyki, ale żeby o tych również pozostałych kulturalnych wydarzeniach mieszkańcy Polski za pośrednictwem anteny Radia Z się dowiedzieli i mam nadzieję, że o tych wszystkich imprezach, których tutaj Pan Dyrektor wspominał i Państwo również usłyszycie z anteny. Oczywiście to nie koniec też tych koncertów, bo zaczęliśmy od śniadania, potem jest ich wiele więcej, ale będziemy też w wakacje się z Państwem bawić. Chcemy też dla tych mieszkańców, którzy nie wyjadą nad morze albo akurat będą na miejscu, przygotowaliśmy parę atrakcji niespodzianek. Nie wiem, czy to jest teraz moment, żeby o nich powiedzieć oczywiście, bo mamy taką akcję Znajdź Nosela, wygraj skuter. Przebieramy Kamila Nosela, naszą gwiazdę, za przedziwne postacie i który z mieszkańców go pierwszy znajdzie, wygrywa fantastyczny skuter. I właśnie z tą akcją również w przyszłym roku przyjedziemy do Inowrocławia. W tym roku, w przyszłym sensie. To nie znaczy, że w przyszłym roku również. Tak, to oczywiście. I również przyjdziemy do Państwa z naszą drugą taką rejsową akcją Aktywne Wakacje z Radiem Z, ale to pewnie już na bieżąco będziemy Państwa informować, bo takie najbliższe duże wydarzenie to Inopop Festiwal i tu rzeczywiście
Myślę, że zestaw gwiazd i obecność anteny spowoduje, że będzie głośno nie tylko w Wrocławiu, ale i w Polsce o tym fantastycznym festiwalu. Będzie, proszę Państwa, przebojowo, bo jak się łączy potencjał potężny Radia Z z potencjałem potężnym inowrocławskim, to musi być przebojowo. Przebojowa zima już w przyszłym tygodniu i przebojowy będzie cały 2020 rok. Anotujemy to Państwu. Dziękujemy. Kolejny projekt Inorok Festival. Inorok Festival w tym roku dwa dni muzyki rockowej, festiwalowej. Panie Prezydencie, proszę, oddaję głos. To już tradycja, chyba od 2008 roku, kiedy to odwiedzili mnie przedstawiciele, członkowie, przepraszam, zespołu Quidam i zgłosili propozycję zorganizowania takiego festiwalu w Wrocławiu. Wówczas nie miałem wątpliwości, to jest wspaniały pomysł, pomysł, który może dobrze rokować, oczekiwany przez nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale mieszkańców Polski. I tak się dzieje. Każdy kolejny rok przynosi nowe pomysły, nowe wykonawcy, nowe zespoły. To jest coś fantastycznego. Szykuje nam się w tym roku wspaniałe przeżycie. Już mentalnie przygotowujemy się. Kto będzie występował, pozostawię może to mojemu następcy. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie, nie zdradzę tego, bo wspiera nas od 2009 roku, tak? Tak, tak. No tak się złożyło. Już od kolejnego roku i bardzo, bardzo z tego miejsca już dziękuję serdecznie. Ja dziękuję za fantastyczną współpracę do tej pory. Jestem przekonany, że dalej taka będzie. A że akurat w tamtym czasie, w 2008 roku, byłem menedżerem grupy Quidam, więc tak to potem się wszystko ładnie ułożyło, że jakby przejąłem pałeczkę od nich, a mając sporo kontaktów wśród agentów na świecie, miałem na pewno dużo łatwiej, jeżeli chodzi o kontraktowanie zespołów. Zespołów bardzo specjalnych, bo od samego początku dbamy o poziom festiwalu. O to, by rzeczywiście była na nim niekoniecznie muzyka rockowa, ale na pewno wyrafinowana. To jest takie najważniejsze słowo, jeżeli chodzi o organizację kolejnych festiwali. W tym roku jest 13. edycja festiwalu, a 13 to dla jednych liczba pechowa, dla innych magiczna, dla mnie jako ta druga. Mam wiele przyjemnych wspomnień związanych właśnie z liczbą 13. I z wielką radością odpowiedzieliśmy na propozycję pana prezydenta Urzędu Miasta, pana Tomka. I w tym roku, jaka niespodzianka, festiwal będzie dwudniowy. Po raz pierwszy. I w związku z tym oczywiście więcej pracy, więcej zespołów, ale tak to sobie wymyśliliśmy, że pierwszy z tych dni zrobimy tematyczny. I ja sobie taką nazwę wymyśliłem, że w tym dniu będzie królować muzyka z krain pełnych owiec. I wystąpią zespoły, podmioty wykonawcze z Islandii i z Wysp Owczych. Z Islandii będzie grupa Lucy in Blue i Solstafir, który już ma ugruntowaną pozycję w Polsce, a rozdzieli ich fantastyczna i absolutnie magiczna pani z Wysp Owczych, czyli Eivor. Oczywiście tradycją jest też, że każdy dzień rozpoczyna dwójka wykonawców polskich. Tu nie było łatwo dobrać tych wykonawców ze względu na ten islandzki owczy charakter dnia. Ale znaleźliśmy takie dwie panie z Polski. Pierwsza to Misia Furtak, która ten festiwal, ten dzień otworzy, a druga to Karolina Skrzyńska, czyli taki element indie, a później element folkowy. I to będzie pierwszy dzień festiwalu, 21 sierpnia. Natomiast drugi dzień będzie bardziej rockowy. Rozpoczną go dwa polskie zespoły Frontal Cortex i Retrospective, a później nastąpi występ takiego post-rockowego, może troszkę power-rockowego zespołu z Niemiec, Long Distance Calling, który też już sporą popularność w Polsce zdobył. Jako przedostatni pojawi się biegnący wciąż i to szybko do góry, jeśli chodzi o rozpoznawalność i popularność, szwedzki Soen. No i na zakończenie taka spora niespodzianka w ramach trasy na 50-lecie istnienia ze specjalnym zestawem nagrań wystąpił Wishbone Ash.
I to jeżeli chodzi o wykonawców, którzy pojawią się w tym roku. I to jest coś fantastycznego. Jak Państwo widzicie troszeczkę historii rocka w tym drugim dniu, bo Bishbonesz to jest legenda, legenda pokolenia jednego tu siedzącego przy tym stole, przy tych stolikach okrągłych. Z drugiej strony szwedzki zespół Sön, legenda tej drugiej części, ale wszystkich nas łączy umiłowanie dobrego rocka. Dobry rok to nie tylko jeden zespół, to wiele kierunków. To jest coś fantastycznego, że udało się, Panie Piotrze, takie gratulacje ustalić na ten rok i to dwudniowy. Cała przygoda tak jest. I to będzie przyjemność nie tylko po Pana stronie, gwarantuję. Już w tej chwili to jest przyjemność po naszej tutaj stronie, ale wierzę w to również, że mieszkańcy Inowrocławia i Polski, w dobrego roku. Także zapraszam serdecznie wszystkich do skorzystania z tej bogatej, fantastycznej oferty muzycznej na Inorock Festival Inowrocław 2020. Współpraca z mediami, z Radiem Z, z wydawnictwem Rock Service i Radiem Rock Service FM też daje nam możliwości promocji i Panie Bogdanie, liczymy, że na antenie Radia Rock Service FM również o projekcie usłyszymy i to na pewno nie raz. Oczywiście nasze radio to dość specyficzny twór, tak powiem, bo mówimy o tym radio, ale jest to też portal, jest to radio internetowe, podkreślam. Zaczęliśmy robić dość eksperymentalną rzecz, czyli tworzyć takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy no, słuchają ambitnych dźwięków, tak to nazwijmy. I dlatego są to słuchacze nie tylko z Polski, tutaj chcę podkreślić, ale z całego świata. Dlatego też na nasz festiwal Inorock, wasz, nasz, przyjeżdżają też ludzie z całego świata, to musimy podkreślić. Zresztą taka ciekawostka, o tym nie powiedzieliśmy, że grupa Soen, o której tutaj wspominaliśmy, to jest też taki ambasador miasta, okazało się, ponieważ grupa w wszystkich wywiadach twierdzi, że tak naprawdę ich koncertowa historia zaczęła się właśnie w Inowrocławiu. Oni wcześniej stworzyli taki projekt studyjny, gdzieś tam sobie grali, no i nagle dostali zaproszenie od Piotra, żeby przyjechać tutaj do waszego miasta i strasznie się zdziwili, że w ogóle ktoś zna taki zespół. No a teraz pojawiają się na dużych festiwalach, organizują duże trasy międzynarodowe, ale o mieście Inowrocław pamiętają i zawsze miło wspominają, że tutaj zaczęła się ich historia i dlatego też znowu się pojawiają u nas i będą tutaj grać dla wszystkich fanów. Jeszcze raz podkreślam, jest to festiwal naprawdę najbardziej niesamowity i przyjazny, jaki znam, ponieważ przyjeżdżają tu ludzie, którzy od lat się pojawiają, znają się, są bardzo sympatyczni, jest wspaniała atmosfera, więc to podkreślam, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to zapraszamy, bo naprawdę muzyka muzyką, ale atmosfera, rozmowy, spotkania, tutaj nikt się nie ukrywa, muzycy wychodzą do swoich fanów, rozmawiają, podpisują naprawdę. Zapraszam serdecznie, a oczywiście na naszej antenie będziemy prezentować wykonawców. Jeżeli ktoś by nie znał, to zapraszamy, ponieważ no, na naszej playliście pojawiają się wszyscy ci artyści, którzy pojawią się na festiwalu. Dziękujemy bardzo. Za chwilę projekt Zima, później Walentynki. Walentynki w mieście, również moc atrakcji. Razem z Młodzieżową Radą Miejską przygotowujemy coroczną imprezę Walentynki do Nieba. Igorze, proszę o szczegóły. Tak, to w tym roku Młodzieżowa Rada Miejska wraz z miastem Wrocław oraz Gdańskim Centrum Kultury organizuje Walentynki do Nieba, czyli imprezę, podczas której mieszkańcy Wrocławia mogą puszczać z mostu w Solankach lampiony do nieba przy dobrej oprawie muzycznej, ponieważ przewidujemy różne występy wokalne, między innymi z grupy Słowiki Inowrocław, która niedawno miała swój debiut na scenie tego teatru. Również podczas trwania Walentynek do Nieba przewidujemy rozstrzygnięcie konkursu Inowrocław, czyli konkursu na najpiękniejsze, najładniejsze zdjęcie walentynkowe, którego nagrodą za pierwsze miejsce będzie romantyczna kolacja w restauracji Inna Strefa na rynku, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału, rozesłania swoich zdjęć. Po prostu można zdjęcie zamieścić na Instagramie albo na Facebooku z hashtagiem Inowrocław, który jest na plakacie tego wydarzenia. I wydaje mi się, że warto, bo nagroda jednak jest całkiem fajna moim zdaniem. Młodzieżowa
Młodzież organizuje walentynki na rynku, w Parku Solankowym. Druga część to walentynki w Teatrze Miejskim. W przeciwnej odsłonie grupa Kobranocka pod hasłem Kocham Cię. Kobranocka w wersji akustycznej dla wszystkich zakochanych par, które zapraszamy 14 lutego do Inowrocławskiego Teatru Miejskiego. Zapewniamy, że nie tylko muzyka, ale także drobne niespodzianki będą czekały na wszystkich odwiedzających Teatr Miejski w czasie walentynek. No, musimy zadbać o to, żeby miłość była dookoła nas. Taka parafraza pięknej piosenki. A dodatkowo jeszcze będzie jeden element miłosny. Przed zespołem Kobranocka w wyjątkowy zespół inowrocławski Love You Too. Znani wykonawcy inowrocławscy w wyjątkowych aranżacjach piosenek grupy U2, właśnie miłosnych tutaj na deskach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu 14 lutego. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegóły naszej akcji na stronie KCK oraz stronie Urzędu Miasta Inowrocławia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak Państwo widzą, atrakcji w tym roku nie zabraknie, w najbliższym czasie również. Panie Prezydencie, proszę jeszcze o kilka słów podsumowania. Czy po tym, co usłyszeliście, ktoś z Państwa zaprzeczy, że ten 2020 rok nie będzie rokiem przebojowym? Nie słyszę. Musi być przebojowy, bo my jesteśmy przebojowi. My i Inowrocław, do tego radio ze wspaniałe środowiska z nami współpracujące. Będzie moc atrakcji. Zapraszam wszystkich mieszkańców Inowrocławia do skorzystania z naszej bogatej oferty.